Szanowni Państwo, dzisiaj w Ropczycach obchodzimy, jak w każdym roku, święto. 659. rocznica nadania praw miejskich Ropczycom przez króla Kazimierza Wielkiego. No, głównie z uwagi na te restrykcje, które wynikają z koronawirusa, nie chcieliśmy zorganizować jak co roku uroczystą sesję z uwagi na oczywiście gości, bez radnych, to uznaję, że sesja nie miałaby sensu, więc tradycyjnie złożyliśmy przed chwilą w towarzystwie pana prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, siedzącego obok profesora Władysława Tabasza, burmistrza Marka Misiury i przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. To jest wyraz hołdu i pamięci dla tego wielkiego króla Polski, który no, założył tak wiele miast, o którym się mówi, że z Polski drewnianej uczynił Polskę budowlaną, murowaną, kamienną. Złożyliśmy również kwiaty pod pomnikiem księdza doktora Zwierza. To już jest osobowość naszych czasów, przełomu XX i XXI wieku. Też jako cześć, hołd, pamięci dla osoby, która takie wiele zrobiła dla nowoczesnych Ropczyc. W ogóle tutaj dzisiaj chcemy, szanowni Państwo, krótko podkreślić znaczenie miasta teraźniejsze, znaczenie miasta w przeszłości, jego krótką historię, te 659 lat, które upłynęło dla miasta w różnych okresach w sposób no taki, że dzisiaj jesteśmy miastem powiatowym, miastem dużych szans rozwojowych z uwagi na gospodarkę, z uwagi na przemysł, ale z uwagi na ludzi, którzy są gospodarni jak i w przeszłości, tak i dzisiaj, którzy są bardzo aktywni. No, naszą nadzieją, naszą przyszłością, naszą szansą jest oczywiście młodzież. To dla niej też chcemy przybliżać historię, przeszłość, żeby też oni za chwilę już dorośli kultywowali te wspaniałe no, nasze tradycje, kulturę, żeby przekazywać to, co jest najważniejsze, to dziedziczenie, prawda, tej wartości, która zasadza się przede wszystkim na naszej historii. Szanowni Państwo, to dzisiejsze Ropczyce mamy nadzieję, że są miastem przyjaznym dla mieszkańców, dla gości, dla okolicznych również mieszkańców całego powiatu. To, jak powiedziałem wcześniej, stolica powiatu i chcielibyśmy, żeby i Ropczycanie w Ropczycach dobrze się czuli. Chcielibyśmy jako samorząd rozwiązywać te bieżące, różne problemy w taki sposób, aby trudności dnia codziennego, które są zawsze i wszędzie, pomniejszać i żeby stwarzać te szanse rozwojowe w taki sposób, aby nasza młodzież chciała tu w Ropczycach pozostać, chciała mieszkać, która by pamiętała o naszej historii, o naszej przeszłości, ale no przede wszystkim, żeby była zakochana w dzisiejszych Ropczycach. Prosiłbym bardzo pana profesora Władysława Tabasza, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczycy, towarzystwo, które od 50 lat kultywuje te piękne tradycje historyczne i jest zawsze współorganizatorem Dni Ziemi Ropczyc, pamięci o Ropczycach. Jeżeli pan profesor zechciał przybliżyć nam historię, tradycje i to, co jest dla nas bardzo wspólne, to dziedzictwo kulturowe. A następnie będę prosił burmistrza Marka Misiurę, aby powiedział trochę o przyszłości, o szansach rozwojowych, o inwestycjach, które no mają na celu przede wszystkim tworzyć tą dobrą infrastrukturę gospodarczą i społeczną dla przyszłego pokolenia naszych mieszkańców. Ja dziękuję. Panie profesorze, panie burmistrzu, witam Państwa. Chciałbym podkreślić, teoria świętowania polega na tym, żeby po pierwsze przypomnieć, po drugie podziękować, po trzecie pokazać stan zastany. W związku z tym przypominamy w czasie tego święta lokację królewską. Dziękujemy królowi, jego dworzanom, jego świcie, a także zasadzcom miasta królewskiego. No i chcemy pokazać, że ci, którzy przed nami byli, błędu nie popełnili, lokując miasto Ropczycy.
Ropczyca jest pięknym miastem i mądrze urządzonym. Nie używając nazw miast sąsiednich, chciałbym powiedzieć, żeby im przykro nie było, chciałbym powiedzieć, że lokowano obok miasto za pierwszym razem i nie udało się. 50 lat później powtórzono lokację. Kolejne miasto lokowano jako prywatne, a królewskie Ropczyce ulokowane za pierwszym razem trafiły w sedno potrzeb lokalnych, zarówno potrzeb królewskich, jak i potrzeb no, tego kogoś, kto zaryzykował, zainwestował. Myśląc tak bardzo współcześnie, lokacja miasta, mówię to jako socjolog także czynny, lokacja miasta to był pewien biznes. Po pierwsze, król na szlaku królewskim, ruskim, różnie go nazywano, miał kolejną stację, kolejne miasto, kolejne siedlisko, gdzie mógł się zatrzymać na trasie z Krakowa do Lwowa po ekspansji na wschód, na Grody Czerwieńskie, na Ruś. W związku z tym w akcie lokacyjnym zapisano wiele mądrych planów, decyzji, no, jakichś założeń. Ropczyce mają to szczęście, że zostały ulokowane w bardzo przedsiębiorczym miejscu, bo mogły być w każdym miejscu ulokowane, gdzieś na trasie królewskiej, ale tu przecinały się szlaki, wspomniany królewski i trakt węgierski, a więc taki trochę, mówiąc medycznie, bypass szlaku węgierskiego bursztynowego, ale w okolicach Kleci, Brzostku zbóje rabowali mocno, więc trzeba było jakiegoś takiego pomocniczego kawałka drogi, więc wytyczono również przez Ropczyce. Od Bardejowa Hen szły karawany kupieckie nad Bałtyk do Sandomierza, a potem dalej. I tu przecinają się drogi. Tu jest rzeka Brzeźnica, Brzeźnicą zwana, jak zapisał król. Potem zmieniła nazwę na Wielopolkę, gdzie można było te orszaki kupieckie no, przede wszystkim zatrzymać i odślić, opodatkować. I od tego się zaczął ten biznes. Zwróćcie uwagę, że Ropczyce są na płaskowyżu, ale takim dolnym płaskowyżu, ale jednocześnie cały trakt królewski ślizga się pomiędzy jeszcze niezbyt wysokimi pagórkami, a dzisiaj nazywaną Niziną Sandomierską, gdzie były błota. Zwróćcie uwagę na nazwę Ostrów. Ostrów to wyspa nad zalana wodą, więc prawdopodobnie ślady, źródła historyczne mówią, że okolice Bratkowic zalane wodą. A więc byliśmy na trasie takiego gruntu już nie mokrego, a jeszcze nie trudnego, nie górzystego. Po drugie, Dębicy jeszcze nie było, Pilzno było, ale trzeba było jakichś takich właśnie stacji, gdzie może się zatrzymać orszak królewski, gdzie może mogą się zatrzymać kupcy. I chcę powiedzieć, że usytuowanie miasta w zakolu rzeki powodowało, że ten grunt był suchszy i zresztą źródła o tym mówią, a na północ od miasta ulokowano pastwiska dla przepędzanych trzód właśnie z Lwowa na potrzeby i dworu i mieszczan krakowskich. I tam, gdzie dzisiaj mamy zakłady przemysłowe, magnezyty, cukrownie, najprawdopodobniej pasły się zwierzęta w tym przegonie z jednego ośrodka do drugiego. A więc mówię o wyższości jakby lokacji. To, że trafił król w sedno sprawy, to pewnie trafił za sprawą samych wnioskodawców. Gielnicowie pochodzili z Tarnowa, czy z okolic Tarnowa, ale no, powiadam, był to pewien rodzaj biznesu. W związku z tym postarali się o taką lokację, a później oddali to sołtysowi urzędującemu tutaj.
mądrość królewska jest zapisana w dzisiejszym bycie miasta także. Miasto otrzymało 100 łanów na wyposażenie. 100 łanów to duży grunt, ale ktoś wówczas już szacując uważał, że 100 łanów to będzie akuratnie taki organizm administracyjny i gospodarczy, który się utrzyma sam. Przypomnę, że łan to jest w granicach 17,9 hektara. W związku z tym te 100 łanów to tak akurat dla rozwoju miasta dobre. Ale brakowało tutaj w zakolu rzeki Brzeźnicy, dzisiaj Wielopolki. W związku z tym dołożono łanów, źródła nie piszą ile, na obszarze tak zwanej Starej Ropczycy. Stara Ropczyca to dzisiejszy początek Checheł, patrząc od strony oczywiście wschodniej, od strony miasta Ropczyce. I może tak panie pozwolą, że przeskoczę na 4 dni do przodu, na Święto Kobiet. No, przypomnę, że Ropczyce to miasto dwóch pań. Skoro była Stara Ropczyca, była Nowa Ropczyca i są Ropczyce. Więc wszystkiego najlepszego Ropczycom, tym paniom, które uległy podstaw miasta, a jednocześnie naszym Ropczycankom także, jeśli nie będzie okazji kiedyś złożyć w samo święto. Ale wracając do tej mądrości. Zwrócę uwagę, że dzisiaj Ropczyce są rozległe i ładnie rozbudowane, a wszystko odgrywało istotną rolę. I rzeka, która zmywała brudy i powodowała, że można było ustawić komorę celną, i szkotnia, która była za rzeką, a dawała możliwość pozyskania budulca. Przypomnę, że król dał 8-letnią wolniznę wszystkim tym, którzy osiedlą się w mieście, i 20-letnią wolniznę, którzy osiedlą się na obrzeżu miasta. A więc przekładając na dzisiejszy język, to jest strefa przemysłowa. No. Dzisiejsze władze również organizują takie strefy, gdzie zachęcają przedsiębiorców, biznesmenów, mieszkańców do tego, żeby się osiedlali i żeby to środowisko się współtworzyło. Dla widzów, kończąc, powiem tak. Miasto zaczynało się tak gdzieś w granicach skrzyżowania z drogą na Wielopolę, a więc ten szlak węgierski, a kończyło na moście na ulicy Mickiewicza, i to było ówczesne miasto z rynkiem w granicach 105-107 metrów na 57, ale już w założeniu absolutnie bardzo mądrym i zgodnie z prawem magdeburskim, natomiast, bo na prawie niemieckim. Natomiast dlaczego różnią się Ropczyce, już tak na koniec ciekawostki, różnią się od innych miast królewskich rokowanych, kazimierzowskich? Wiele miast było otoczone murem, wałem. Po pierwsze miały rzekę, więc nie trzeba było wału od południa i wschodu. A po drugie, pozyskanie budulca na naszym terenie po niej dzisiaj jest jednak problematyczne. W związku z tym Ropczyce nigdy nie miały bram wjazdowych, nigdy nie miały murów, nigdy nie miały wałów ochronnych. Natomiast chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy już dzisiaj zapomnieli problem z obwodnicą Ropczyc, ale już wówczas mowa była o tak zwanej obwodowej miasta Ropczyce w czasach królewskich. Obwodowej miasta Ropczyce, czyli miejscu pomiędzy zabudową tą dozwoloną, a rzeką Brzeźnica, czytaj Wielopolka. Nie wolno było zabudowywać po brzeg rzeki po to, żeby nieczystości mogły w czasie deszczów obfitych spływać. Po prostu ta obwodowa tak zwana to był pas wolnej ziemi między ostatnią zabudową a rzeką, żeby to miasto się oczyszczało. To absolutnie w telegraficznym skrócie. Te informacje dla Państwa są. Zresztą telewizja Ropczycka grała materiał spory, więc zapraszam Państwa do szerszego działania. Towarzystwo stara się upowszechniać, stara się przypomnieć, stara się promować, nie odchodząc także i od potrzeb dzisiejszych. I
Ostatnio towarzystwu udało się przy pomocy środków i samorządowych, i zewnętrznych promować, wydać pozycję książkową, promować poezję naszego członka i naszego twórcy. Bo jak Miłosz kiedyś pisał, szczęśliwy naród, który ma poetę. I tam jeszcze parę wersetów przyjaznych, więc jeśli Państwo będziecie zainteresowani, to ja Panią Dyrektor Teresę poproszę, może przekażę egzemplarze dla wszystkich uczestników pod tej poezji opublikowanej nakładem towarzystwa, żeby było miło. Poezja jest w temacie niepodległości, w mieście Ropczyca, w związku z tym może się przydać. Gdyby były pytania, bardzo proszę, a tymczasem dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Chciałem podziękować nie tylko za ten świąteczny rys historyczny Ropczyc, ale również za tą wieloletnią działalność na funkcji prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej i całemu po prostu gronu członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, bo to jest towarzystwo regionalne, które, jak powiedziałem, od pół wieku ma olbrzymi wkład w kulturę ropczycką, w to dziedzictwo regionalizmu, w to wartościowanie młodego pokolenia ku pamięci o swojej historii, o swoich korzeniach, o tym, co w życiu się liczy, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy. Także Panie Profesorze, bardzo dziękuję. Panie Burmistrzu, dołożę jedno zdanie dla Pana i dla Państwa. Pan Burmistrz to wie. Kiedy towarzystwo powstawało, to w treści i w nazwie i w treści statutu było napisane: powołuje się dla upiększania miasta Ropczyca. Tu się przypomina postać księdza doktora Zwierza, dla upiększania miasta Ropczyca. No nie upiększamy, bo tak kwiatku nie sadzimy, ale burmistrz tam funduje tak. Panie profesorze, niech tak to pozostanie. Ja z pańskiej teraz wypowiedzi tylko zapamiętałem, że stołanów niegdyś to było sporo, tylko nie wiem, czy wówczas Ropczyca jako osoba prawna, bo coś też w tej sensie prawnym miało miejsce, czy była właścicielem tych stołanów, bo dzisiaj Ropczyce mają powierzchnię 409 km kwadratowych, Szanowni Państwo, ale niestety jako osoba prawna, nasza wspólnota miasta i gmina jest osobą prawną i własności stołanów nie mamy na pewno. Na pewno, ale proszę zauważyć, powstały sąsiednie miejscowości okalające miasto, które dzisiaj przyłączamy. Jest odwrotny proces do lokacji, ale w sposób naturalny, absolutnie. Dzisiaj częściej mamy właśnie z łączeniem aglomeracji niż tworzeniem nowych. Król był tak mądry, że wiedział, że kraj jest katolicki, więc na wszelki wypadek także i dwa łany kościołowi przeznaczył, kiedy jeszcze nie było parafii i kościoła. To już, było to już były dwa łany także na te potrzeby. I chcę powiedzieć, że mądrość królewska jest tak, wtedy już była tak zasadnicza. Będąc kiedyś w Stanach, pokazywali mi znajomi, przyjaciele oprowadzili mnie w miejscu, gdzie rozwijano Chicago, to właśnie tak sobie wyobrażano króla. Pokazali mi plac, w którym miejscu pokazali tak. Tu będą mieszkania, wysokie bloki, tu będą niskie, tu będzie remiza strażacka, a tu będzie kościół. Wszystko już poznaczone, jakby przydzielone. I nie było problemu. Król to wszystko w akcie lokacyjnym wskazał. Tyle na to. Jeszcze... Szanowni Państwo, tak jak burmistrz tutaj wspomniał, ja kilka zdań o inwestycjach realizowanych i planowanych chciałbym Państwu przekazać. Oczywiście realizujemy te inwestycje w kilku działach, które są istotne ze względu chociażby na naszych mieszkańców, na rozwój przedsiębiorczości czy ochronę środowiska. I jedną z takich inwestycji, która w ostatnich dniach nabiera rozpędu, właściwie można powiedzieć o tym, że rozpoczynamy i planujemy zakończyć tą inwestycję jesienią tego roku, jest rozbudowa ulicy Przemysłowej. Jest to generalnie największa inwestycja drogowa, którą planujemy w tym roku realizować. Zakres tej inwestycji zakłada budowę nowego odcinka drogi gminnej, właśnie tej ulicy Przemysłowej, o długości 1320 metrów.
i przebudowę istniejącego odcinka 230-metrowego. W ramach tej inwestycji oczywiście powstaje chodnik, ścieżka rowerowa. Dlaczego ta inwestycja jest taka istotna? Znaczy może jeszcze koszty. Koszt tej inwestycji, który oczywiście wynika z przetargu, to jest kwota blisko 5 200 000 zł. Wykonawcą inwestycji będzie firma Eurovia Polska S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę. No i tutaj też ważna informacja, 60% tej inwestycji udało się sfinansować z pozyskanego dofinansowania z środków krajowych, czyli kwota 3 111 000 około, to jest właśnie to dofinansowanie. Dlaczego ta inwestycja taka ważna? No, ta inwestycja tak naprawdę umożliwia nam otwarcie nowych terenów inwestycyjnych, dla których mamy uchwalony miejscowy plan zagospodarowania. Jest to obszar ponad 70-hektarowy i dzisiaj do tego obszaru prowadzi właśnie ta główna droga, ulica Przemysłowa. Ta rozbudowa właśnie otwiera możliwości inwestycyjne dla tego obszaru. Już dzisiaj prowadzimy, to już od dłuższego czasu, rozmowy z pierwszym inwestorem. Jest to firma, która na obszarze około 15 hektarów planuje budowę nowoczesnego terminala intermodalnego. Oczywiście wierzymy w to, że ta inwestycja dojdzie do skutku. Te rozmowy są już mocno zaawansowane i tutaj prace projektowe trwają. Wierzymy, że ta inwestycja no, będzie taką początkiem dla kolejnych inwestycji w tamtym obszarze. Oczywiście warto też wspomnieć o tym, że nie kończymy tutaj na tej inwestycji pomysłów właśnie na rozwój tamtego obszaru. W tym roku pracujemy też nad projektem. Myślę, że w tym roku ten projekt uda się zakończyć i uzyskamy pozwolenie. A już kolejny etap, to będzie już właściwie trzeci etap budowy tej ulicy Przemysłowej, który zakłada kolejny ponad kilometrowy odcinek drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową. Docelowo dzięki realizacji tego etapu, który no, też będziemy zakładamy, starać się pozyskać na to dofinansowanie zewnętrzne, realizacja tego projektu pozwoliłaby połączyć tą ulicę Przemysłową z obecną drogą powiatową, ulicą Wyszyńskiego i jeszcze lepiej skomunikować ten obszar inwestycyjny. Tutaj jak powiedziałem, to jest największa inwestycja drogowa, którą realizujemy i która będzie miała oddziaływanie, mam nadzieję, na najbliższe lata. Natomiast niezwykle ważne inwestycje prowadzimy też w obszarze ochrony środowiska. To jest obszar niezwykle ważny, ale to jest też obszar ważny ze względu na potrzeby mieszkańców. Mam tu na myśli potrzeby w zakresie dostarczania wody pitnej. Jak Państwo wiecie, rozpoczęliśmy pracę, w tym roku ruszyły te prace związane z budową wodociągu dla miejscowości Okonin Łączki Kucharskie. Ta inwestycja przygotowywana przez kilka lat, no, inwestycja przede wszystkim bardzo kosztowna, ponieważ szacowany koszt realizacji całego tego projektu budowy tego wodociągu to jest kilkanaście milionów złotych. W związku z tym jesteśmy zmuszeni realizować tą inwestycję etapami. No i tak to się dzieje. Pozyskujemy dofinansowanie. W tym momencie mamy już zlecone dwa etapy tej inwestycji. Pierwszy etap, który obejmuje budowę 3,5 kilometra sieci wodociągowej z miejscowości Lubzina do miejscowości Okonin. W ramach tej inwestycji również powstaną dwa zbiorniki retencyjne 250 metrów sześciennych każdy w miejscowości Lubzina. Wartość tej inwestycji to kwota blisko 3 miliony złotych. Tutaj również pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. No i ta część pierwsza zakładamy, że zostanie zrealizowana przez firmę Wodgaz z Suchowoli do końca września tego roku. Drugi etap, również zlecony już w umowie, zakłada budowę blisko 7,5 kilometrowej długości sieci wodociągowej i około kilometra sieci grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z pompowniami.
Ten etap realizujemy również z dofinansowaniem ze środków unijnych. Kwota w ogóle tego etapu to jest 1 700 000 zł. No i dofinansowanie, które pozyskaliśmy w tym wypadku akurat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest na kwotę blisko 900 000 zł. Wykonawcą firma Kolbuszowska, firma Admar. Również zakończenie tego etapu planujemy na koniec września. Także jak Państwo widzicie, dzięki tym dwóm etapom zakładamy podłączenie do tej nowej sieci ponad 100 budynków mieszkalnych i tak naprawdę uda się dzięki tym dwóm projektom zrealizować ten cały nasz projekt budowy wodociągu mniej więcej w 50%. Natomiast pozostałe 50% tutaj no, liczymy na wsparcie ze środków zewnętrznych. Mamy złożone dwa wnioski. Jeden wniosek również do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten wniosek jest na kwotę ponad 2 miliony złotych. Tutaj liczymy na dofinansowanie w kwocie 1 200 000. I w ramach tej części wybudowanych zostanie kolejne 6 kilometrów sieci wodociągowej. Jesteśmy już po ocenie tego wniosku. Wniosek został pozytywnie oceniony, przeszedł ocenę formalną. Natomiast no, dzisiaj jest na liście rezerwowej, myślę z sporymi szansami na to, żeby znaleźć się na liście głównej, ale tutaj pewnie będziemy musieli jeszcze poczekać kilka miesięcy. Zakładamy, że jeżeli tutaj ta decyzja będzie pozytywna, umowę zawrzemy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego mniej więcej w połowie tego roku. No i oczywiście przetarg, realizacja to już rok 2021. I ostatni etap największy, który tak naprawdę pozwoli już dokończyć ten projekt. Również tutaj mamy złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z ostatnich zapowiedzi ministrów odpowiedzialnych właśnie za ten fundusz. Spodziewamy się decyzji w marcu, czyli już w najbliższym czasie, mam nadzieję. Wartość tego projektu to jest kwota ponad 5 milionów złotych i zawnioskowaliśmy tutaj o dofinansowanie w kwocie 3 milionów 100 tysięcy złotych. I tak jak powiedziałem, ten akurat etap pozwoli już zakończyć całość tego projektu. W ramach tego etapu planujemy blisko 12 kilometrów sieci wodociągowej, oczywiście wraz z uzbrojeniem i podłączenie kolejnych blisko 100 budynków mieszkalnych. Gdyby udało się te pieniądze na tą część inwestycji pozyskać, to też myślę, że w 2021 roku zakończylibyśmy realizację tego projektu. Oczywiście w tym obszarze ochrony środowiska, tak jak Państwu wspominałem, realizujemy albo planujemy realizować jeszcze kilka innych projektów. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej dyskutowaliśmy i Rada tutaj taką decyzję podjęła na temat projektu, myślę, że też dość ważnego i projektu, który no, przyniesie wymierne korzyści, chociażby finansowe, ponieważ tutaj liczymy na spore oszczędności. Projekt dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego. Tutaj taka tylko krótka informacja, że przygotowujemy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę blisko 3 miliony złotych na preferencyjną pożyczkę. Liczymy na tą pożyczkę i gdyby udało się faktycznie uzyskać to dofinansowanie, uzyskać tą pożyczkę, która też jest w części dotacją, ponieważ tam jest możliwość 15% umorzenia. Chcielibyśmy tą inwestycję również w tym roku realizować, tak żeby do końca tego roku to oświetlenie energooszczędne udało się oddać do użytku. To są najważniejsze te inwestycje, które planujemy i które już realizujemy w obszarze ochrony środowiska. Mamy kilka zadań w fazie projektowej, ale o tych zadaniach pewnie będziemy mówić trochę więcej, jak już te projekty uzyskają pozwolenia i będziemy poszukiwać dla nich możliwości dofinansowania. Szanowni Państwo, staramy się też inwestować w rozwój bazy szkolnej. Przede wszystkim w najbliższym czasie ten rozwój bazy będzie dotyczył bazy dedykowanej kulturze fizycznej. Państwo już też wiecie, że jako gmina Ropczyce pozyskaliśmy w roku ubiegłym dotacje na dofinansowanie budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych przy naszych szkołach podstawowych
Oczywiście to dofinansowanie ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. I w najbliższym czasie, myślę, że już w przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na pierwszą część realizacji tego projektu, na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej numer 1. Zakres to boisko poliuretanowe o wymiarach 24 na 44 metra, czyli to są wymiary boiska do piłki ręcznej. Na tym boisku oczywiście też będzie boisko do mini koszykówki, boisko do siatkówki. Całość zostanie uzupełniona jeszcze drobną infrastrukturą lekkoatletyczną. Tam planujemy wybudowanie bieżni sprinterskiej i kawałka bieżni wraz ze skocznią. Ta inwestycja, planujemy ją realizować w okresie wakacyjnym, tak żeby można było już wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ten budynek, ten obiekt oddać. No i tutaj, jak Państwo sobie pewnie zdajecie sprawę, domykamy już te inwestycje w tą bazę sportowo-rekreacyjną, bo przecież dobrze Państwo widzicie, że ta główna inwestycja w postaci naszej hali widowiskowo-sportowej, ona została oddana do użytku już rok temu i służy dzisiaj już szkole podstawowej i nie tylko uczniom szkoły. W tym momencie uzupełnimy tą bazę o to boisko poliuretanowe i myślę, że w najbliższym czasie ta szkoła naprawdę będzie wyposażona pod tym względem w sposób taki adekwatny do potrzeb, bo to przypomnę tylko, że to jest nasza największa szkoła i największa w sensie najwięcej dzieci w tej szkole się uczy. W ramach tego dofinansowania również, i tutaj to jeszcze decyzja, myślę, że pewnie będziemy realizować te kolejne projekty w 2021 roku. Mówię decyzja, w sensie decyzja ministra sportu, ponieważ wystąpiliśmy z wnioskiem do ministerstwa o zgodę na przeniesienie realizacji kolejnych trzech inwestycji. Mam tu na myśli budowę boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli. Wymiary tego boiska to podobnie jak to boisko przy jedynce, 24 na 44 i dwóch stref aktywności, czyli takich siłowni plenerowych wraz z parkingami przy Szkole Podstawowej na Czekaju i przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej. To są projekty, które również uzyskały dofinansowanie ze środków ministra, natomiast minister rozdzielił kwotę dofinansowania na dwa etapy. Pierwszy etap, kwota 263 tysiące złotych w tym roku pan minister zapisał, natomiast pozostałą część 300 tysięcy zapisano w budżecie na rok 2022. Stąd nasza prośba do ministerstwa o zgodę, żeby również adekwatnie do tej decyzji umożliwić nam realizację tych inwestycji w roku 2022. Jeżeli taką zgodę uzyskamy, oczywiście nie wykluczamy, że jeszcze w tym roku ogłoszone zostaną przetargi, ale faktycznie te prace, te projekty będą realizowane w przyszłym roku. Szanowni Państwo, to są te takie najważniejsze inwestycje, o których chciałbym powiedzieć, natomiast warto też mi się przypomnieć, bo też o tym mówiliśmy, o tych jeszcze planowanych, jeszcze niezleconych, ale już chociaż jedna już zlecona, mam tu na myśli przebudowę targowiska miejskiego. Ta inwestycja już nabiera rozpędu, oczywiście po zakończeniu zimy firma, która tutaj podpisała z gminą Ruczyce umowę, weszła na plac budowy i ta inwestycja już nabiera rozpędu. Mamy nadzieję, że bez większych utrudnień mniej więcej do połowy roku, a myślę, że najpóźniej na wakacjach to targowisko zostanie ukończone i zostanie oddane do użytku. No i jeszcze jedna ważna inwestycja, mam tu na myśli nasz nowy dworzec autobusowy. Tutaj, Szanowni Państwo, w tym tygodniu mamy nadzieję uzyskać pozwolenie na budowę i w najbliższych dniach, jak tylko oczywiście to pozwolenie faktycznie uda nam się uzyskać, planujemy ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Ta inwestycja jest rozłożona w czasie, czyli planujemy rozpoczęcie jeszcze w tym roku, zakończenie mniej więcej do połowy przyszłego roku. Szacowany koszt tej inwestycji to jest kwota około 3,5 miliona złotych. Na dzień dzisiejszy planujemy realizować tą inwestycję ze środków własnych, ale tutaj też złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji
samorządowych. No, czekamy na decyzję. Gdyby ta decyzja była pozytywna, udałoby się pozyskać około 60% wartości tej inwestycji. No i ostatnia inwestycja, która też została złożona do Rządowego Funduszu, myślę, że warto o tym mówić, bo już wielokrotnie Państwo o tym słyszeliście, to jest budowa szkoły podstawowej na osiedlu Witkowice. Oczywiście to jest bardzo kosztowny projekt, stąd ja wspominam o nim tylko w kontekście takim, że złożyliśmy wniosek i liczymy na pozytywną decyzję. Gdyby ta decyzja faktycznie była pozytywna i mamy nadzieję, że taka będzie, no to będziemy się tutaj z Państwem spotykać i będziemy rozmawiać o dalszych planach. Ja dziękuję.